coraz częściej żąda się dziś od teatru. Po pierwsze, jakby odzyskania społecznego, moralnego autorytetu. A to przez między innymi przez wezwanie do takiego ingerowania w rzeczywistość, do odważnego stawiania diagnoz społecznych. Także te zdarzenia, które miały miejsce w ramach Festiwalu Wybrzeże Sztuki i premiera Onych w reżyserii Jarosława Tomidańskiego i te pokazy warsztatowe, które można było w pełnej postaci obejrzeć wczoraj, one prowokują do tego, żeby te definicje polityczności zweryfikować. Teatr Steinmeiera, taki teatr, który ma nawiązać kontakt z rzeczywistością. Teatr polityczny, czy teatr agitacyjno-propagandowy, taki, który wspiera konkretne ugrupowania polityczne. Teatr polityczny, czyli taki teatr, który reprezentuje na przykład grupy mniejszościowe wykluczone z dyskursu publicznego. No to są różne jakby rozumienia teatru politycznego. Mi się wydaje, że tym, to co jest jakby gdzieś najistotniejsze w teatrze politycznym, to oczywiście też będzie ogólne, to jest kwestia włączenia się w przestrzeń symboliczną, czy przestrzeń symboli, bo to co dzisiaj jest, to co dzisiejsza polityka odbywa się w dużej mierze w przestrzeni symbolicznej, w przestrzeni mediów i w walce na symbole. W związku z tym teatr polityczny ma szansę ingerowania w tę przestrzeń polityczną i próby zmiany w przestrzeń symboliczną i zmiany linii podziałów, jakie istnieją. Przedstawianie pewnych tez jest środkiem zastępczym wobec wartości estetycznych właśnie. Tylko to jest... Nie, oczywiście to jest taki zarzut i pewnie ten zarzut do bardzo wielu spektakli można odnieść i uznać go za słuszny. Natomiast to nie znaczy, że często ten zarzut jest podstawowym argumentem przeciwko teatrowi politycznemu. Panie Bartku, mówię Pan o pewnym języku, który musi być wykreowany tak naprawdę. Ten język, który posługuje się jakimiś znakami. Mówimy o poszukiwaniu nowego języka, mówimy o rozszyfrowaniu również tych znaków. Jeśli ten znak ma być jakimś komunikatem, prawda, między widownią a sceną, to znaczy, że ja muszę rozumieć, co się dzieje na scenie. Najczęściej jest tak, bo oczywiście tym, powiedzmy sobie, językiem, który jest dla mnie czytelny, ja mogę się jakoś tam go odczytywać, mogę się z nim zgadzać, mogę się nim zgadzać. Natomiast bardzo często się dzieje tak, że ten język, który się pojawia, czy znaki, które się pojawiają, są niekompatybilne. To znaczy albo nic nie znają, nie znaczą, albo są po prostu tak ze sobą powiązane, że wprowadzają szum informacji. Znaczy mówię o tym, że... Oczywiście ten szum informacyjny może być też potencjałem, bo to znaczy, że te znaki są nieczytelne, prawda? To znaczy, czy są dlatego przez nieudolność kogoś, kto nie potrafił tego pozlepiać. Tak, ale ostatnio mamy wielki problem z rozszyfrowaniem nieudolności i udolności. To znaczy wiemy, że tu jest również problem, bo my czytamy pewne postulaty, pewne ideologie, które się pojawiają w mediach i czytamy, o czym to przedstawienie było, natomiast oglądamy przedstawienie, które jest takie i inne, nie wartościuje tego, natomiast nie czytamy tego samego, co czytamy w recenzji. Czyli tak. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle wiązanie tych dwóch rzeczy, tak? Znaczy, oceny estetycznej i politycznego wymiaru jest z jednej strony dosyć automatyczne w dyskusjach, a z drugiej strony, wydaje mi się, intelektualnie jest totalnie arbitralne. Znaczy nie ma związku bezpośredniego między poziomem inwencji. Tak, ale jeśli jest wyrażone estetycznie, mówimy o tym, że jest drobnomieszczańskie i w zasadzie nacechowane czymś pejoratywnym. W związku z tym mówimy o czymś, co ma być plakatowe, proste, komunikatywne. Ale to jest cały czas ta sama opozycja. To jest cały czas opozycja estetyczna. No tak, polityczna nakręca tę koniunkturę takiego podziału, tak naprawdę. Takie mam wrażenie. Tak, znaczy co nakręca tę koniunkturę, to może jest osobny temat, może do tego dojdziemy, ale... Ale to jest pierwszy punkt, dobrze? Ja miałem być bardzo systematyczny, właśnie czuję, że trochę nie spełnię tych zapowiedzi. Ale powiedzmy, że to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, który mi się wydaje istotny, to jest pytanie, które jest bardzo znane i bardzo też rozpropagowane, ale którego nie zadał twórca teatru, ale twórca filmowy, mianowicie Jean-Luc Godard, który kiedyś zadał bardzo proste pytanie, czy powinniśmy tworzyć teatr film polityczny, czy sztukę polityczną, czy sztukę politycznie. I to jest, wydaje mi się, także pytanie, które dzisiaj jest bardzo aktualne. To znaczy, ja je rozumiem w ten sposób, czy teatr polityczny jest
nie wiem, gatunkiem, stylem, rodzajem narracji, zakresem tematów, które mamy do dyspozycji, bardziej lub mniej nawiązujących do, nie wiem, do polityki w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też robimy teatr politycznie, to znaczy politykę włączamy do samego sposobu, w jaki robimy teatr. Nie tylko estetyki, jaką wybieramy, ale także typu relacji, które w procesie tworzenia teatru wybieramy. Tak? To znaczy, ponieważ robić teatr politycznie oznacza zdawać sobie sprawę z tego, że teatr jest miejscem polityki.